Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do przeglądowego odcinka z gry Phantom Doctrine. Startujemy wyjątkowo późno, ponieważ mamy już 2 dni po premierze, jednak sam tytuł wymaga nieco większego ogrania, żeby przy nim przysiąść i pokazać w interesujący sposób. Zresztą nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ mamy idealne studium przypadku, jak drobny błąd może nabroić w trakcie premiery, wydawałoby się, że pewniaka. Twórcy myślę, że zaliczyli wędrówkę do nieba, z nieba do piekła, no a teraz gra, powiedzmy, znajduje się gdzieś w czyśćcu. I sama historia myślę, że jest o tyle ciekawa, że możemy poświęcić 2 minuty na początku tego spotkania, żeby też po części wytłumaczyć ocenę, jaką możemy zobaczyć na Steamie. Gra na 2 godziny przed premierą otrzymała całkiem wysokie noty od recenzentów, co przełożyło się na ocenę Metacritic na poziomie 79 punktów. Czyli jeżeli chodzi o strategie turowe, myślę, że całkiem wysoko. I pewnie u wydawcy poszły już w ruch pierwsze szampany, czekając niecierpliwie na zwolnienie gry w sklepach online. Gdy do tego doszło, nagle w pierwszej godzinie zaczęły pojawiać się negatywne komentarze, do tego stopnia, że sama ocena na Steamie była mieszana, poniżej 50%. No i tutaj był duży problem, ponieważ wielu zainteresowanych graczy, gdy widzi ocenę mieszaną, a tym bardziej poniżej 50%, no to już zapala się lampka ostrzegawcza, że a chyba sobie odpuszczę. Widocznie to jeszcze nie jest gra na teraz. Okazało się jednak, że noty zostały zaniżone przez graczy z Rosji, a także Chin, gdzie pojawiły się problemy z tłumaczeniem tego tytułu w pierwszych etapach rozgrywki. Jakby nie patrzeć, 2 przeogromne rynki, no i niestety wpłynęły na odbiór całości. Później do zabawy dołączyła Europa, a następnie Stany i ocena już na podstawie rozgrywki, a nie tłumaczenia, stopniowo rosła. Do dziś osiągając 62% i stale powoli rosnąc. Mam nadzieję, że jeszcze w weekend uda się przekroczyć te upragnione przez wielu twórców 70%, które daje niebieską plakietkę na Steamie, ponieważ temu tytułowi, zresztą jak widać po recenzjach, to się należy. Nie jest to gra oczywiście bez wad i można też na forach wyczytać parę niedociągnięć, czy to w mylących animacjach, przez co może się wydawać, że wróg strzela do nas przez ściany, czy też w pewnych rozwiązaniach, które nadużywane mogą wprowadzić nieco nudy do rozgrywki. Są też pewne zastrzeżenia co do poziomu trudności, jak i samej mechaniki, ale myślę, że o tym pogadamy sobie już rozpoczynając nową grę. A tutaj skorzystamy z domyślnych ustawień, może jedynie zmienimy poziom trudności na średni, przy czym jeżeli dla kogoś byłoby to pierwsze podejście do strategii turowych, można wybrać poziom łatwy, nie ma tu żadnego wstydu. Zresztą nie zdziwiłbym się, jakby twórcy na bazie komentarzy ze Steama poszli w kierunku Norfgardu, no i zmienili poziom łatwy na średni, średni na trudny, a trudny na ekstremalny. Doczekaliśmy się takich ciekawych czasów, że sporo osób narzeka na to, gry są zbyt łatwe, przechodzą się same, a jak pojawi się jakiś trudniejszy tytuł, no to narzeka, że gry są, nawet nie, że są za trudne, po prostu źle zbalansowana, tak? Nie przyznajemy się do błędu, coś w tym niestety jest, no ale cóż, myślę, że jeżeli chodzi o strategie turowe, to akurat jest plus, jeżeli gra wymaga od nas nieco więcej myślenia, kombinowania. No i warto też mieć to na uwadze, bo wcielamy się albo w agentów CIA, bądź też KGB, w przyszłości również innej grupy, jeżeli tylko przeszlibyśmy którąś z kampanii. No i tym samym to powinno dać nam do zrozumienia, że jesteśmy szpiegiem, czy zarządzamy agencją kontrwywiadowczą. I to nie jest gra, gdzie mamy armię komandosów idących i niszczących wszystko na swojej drodze, a raczej będziemy starali się w trakcie większości misji wykonać je po cichu, bez wykrycia, co więcej, bez walki. Więc jeżeli ktoś ma w głowie takie tytuły jak XCOM, na którym Phantom Doctrine na dobrą sprawę bazuje, no to jednak rozgrywka nieco inaczej tutaj wygląda. Znajomy uwielbiający turówki, któremu akurat Phantom Doctrine mocno przypasowało, porównał XCOM-a do warcabów, a Phantom do szachów. No i tutaj niby plansza ta sama, też działamy co tura, ale jednak sama rozgrywka w tym drugim przypadku jest dużo bardziej wymagająca. No dobrze, no ale wybierzmy naszą postać. Myślę, że z racji przeglądowego odcinka nie będziemy jakoś tu wyjątkowo kombinować. Te wyglądy możemy naprawdę fajnie spersonalizować. A jeszcze wracając do XCOM-a, bo pewnie niejednokrotnie będę się odnosił do tego tytułu.
O, tu taki fajny pan z wąsem. Weźmiemy, albo nie, tu młodszy pan z wąsem. To weźmiemy młodszego pana z wąsem. Stwórz. No to na pewno Phantom przegrywa pod względem graficznym. To jest to, no, nie da się ukryć. Uboższa dźwięki, muzyka jest mega. Klimat, jeżeli chodzi o te lata 80. również. No ale jednak tutaj ta oprawa typu modele postaci, no to już prezentuje się to nieco gorzej. No dobrze, tutaj pokazałem, jak to wygląda, ale wąs pasuje, wszystko pasuje. Rozpoczynajmy grę. Yankee Juliet uniform, reporting contraband seized. Understood. Break off patrol. Head back to base. Товарищ, HMS Conqueror нарушил радиомолчание. Что? Показать расшифровку. Побыстрее. Немедленно послать в Москву. Немедленно! We got intel from Vladivostok. It's big, Steve. Langley seen it yet? No. Should they? Hell yeah, but use the network. We don't want anyone listening in. First the British, and now the Americans. Was there anyone else you wanted to involve in our plans? I am handling it, Valhalla. Get out. Both of you. Your incompetence has exposed us. Now Iceberg is in jeopardy. Doing all of this in the open was your idea. True. It was a simple plan that any fool could have executed. And you failed. Gentlemen, this problem is easily solved. Traitors! Now, now, don't shout. It's bad for your heart. No i robi się ciekawie, chociaż sama fabuła też jest dawkowana w strzępkach, które dopiero z czasem zaczynają układać się w jedną całość, a na początku można czuć pewne zagubienie. Tak samo jak i przy tej wskazówce. Fajnie nam wskoczyło. Jeden z głównych powodów do dyskusji na Steamie. Osłona zmniejsza otrzymywane obrażenia, ale nie chroni przed trafieniem. Pełna osłona jest lepsza niż częściowa. No właśnie, to jest też dość istotne, że pewne mechanizmy znane z innych tytułów mogą tutaj działać nieco inaczej, co jest moim zdaniem też na plus, ale nie każdy się z tym zgodzi. Chociażby w systemie losowości trafień. W XCOMie mogliśmy spotkać się z taką sytuacją, gdzie wróg miał nas na wyciągnięcie ręki, ale potrafił spudłować. Tutaj każdy strzał dochodzi do celu. Są pewne mnożniki, które wpływają na to, ile obrażeń zada, jednak trzeba liczyć się z tym, że z 2 metrów na pewno nas to zaboli i nie ma co liczyć na szczęście. No dobra, zaczynajmy. I hope you have a good reason for pulling me off that RAF gig. Absolutely. This operation is crucial to Project Iceberg. Why are you even talking to me? You're taking an awful risk. Nonsense. They may be expecting defectors, but not the kind of hardware you're carrying. Ihre Papiere, bitte. Chip indicates the sleeper is in position. Are you familiar with him? Who could forget that handsome face? No i tu na początek mamy dość istotną mechanikę. W trybie infiltracji możemy sobie podróżować dowolnie. No chyba, że zrobilibyśmy coś dziwnego, jak na przykład przytulili do strażnika. Wtedy mógłby zareagować różnie. Tak samo, jeżeli byśmy byli...
nieco lepiej uzbrojeni, na przykład nosili kamizelkę kuloodporną, no to wtedy też to by mogło wydawać się podejrzane strażnikowi, dlaczego ktoś taki się tu kręci. Jedyne zastrzeżenia, jakie mam, nie mam ich za wiele, ale pojawiają się, to sam sposób poruszania. Tak jak tutaj widać, na tym polu, gdzie nie pójdziemy, tracimy jeden punkt ruchu. I nie możemy tego zrobić tak, że pójdziemy najpierw tu i tu, następnie, i to będzie w ramach jednego punktu, tylko to już będą dwa osobne. Total War mnie rozleniwił i przyzwyczaił do tego, że mamy pewien zasięg, na którym możemy się poruszać i chodzić dowolnie. Tutaj, no niestety, jeden, dwa punkty, koniec. Nic więcej nie zrobimy. Ach, takiego Wolfa trochę to przypomina. Większość akcji ma koszt w punktach akcji. No, to takie dość, myślę, że standardowe. Punkty akcji, punkty też i strzału wchodzą w grę. Czy jakkolwiek one się tu jeszcze nazywają, to takie pomarańczowe. No dobra, ale tu jeszcze nikt się nie będzie nas czepiał, jeżeli sobie podejdziemy i pooglądamy. Okolice. Who is this agent Kodiak your file spoke about? Some KGB overachiever. I have no idea where they're digging up those zealots. Poverty digs them up for them. No i tu kolejna, dość istotna i często przeszkadzająca rzecz, znaczy przeszkadzająca w pozytywnym sensie, tak, że nie jest tak łatwo, a mianowicie kamery. Trzeba na nie uważać i co więcej, niejednokrotnie trzeba znaleźć miejsce, w którym możemy je wyłączyć. Jak chociażby ten panel. Warto też patrzeć na ścieżkę, jaką obierze nasz bohater, bo no nieraz zdarzy się tak, że na przykład przejdzie się po jednym takim heksie, żeby dojść do miejsca docelowego. No i cóż, no wtedy alarm, a to nic dobrego. W tej grze ogólnie, jak dochodzimy do motywu alarmu, albo ktoś nas zauważy... to raczej powinniśmy się zbierać do odwrotu czy zakończenia naszej misji. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie rozgrywki, powiedzmy, pełne akcji strzelania, myślę, że na późniejszych etapach, gdy nieco rozwinie też postacie agentów, jest to możliwe. Sam nie testowałem, raczej starałem się skradać, bo uwielbiam taki typ zabawy. Ale trzeba mieć na uwadze, że na pewno nie wygramy, wchodząc w dwie osoby z 7 przeciwnikami. Idąc w bezpośrednie starcie, także no to nie są filmy akcji i gry akcji, które nas tego nauczyły. Trzeba jednak tu w miarę... faza sterująca. Przejmuje kontrolę nad agentem, który był wcześniej poddany zabiegowi fazy sterującej. No to bierzemy. Trzeba mieć na uwadze, że realizm w tej grze jest całkiem spory, tak? No może prócz tego, że czasem ktoś nas z Glocka potrafi załatwić przez pół mapy, no ale tak, pomijając ten mały szkopuł, to raczej wszystko jest to realistyczne, ale zarazem też i trudne. Strażniku można obezwładnić. To jest całkiem dobra zdolność, często wykorzystywana, szczególnie jeżeli ktoś się lubi skradać. Czujność. Wszystkie postaci mają poziom czujności. Czujność zużywana jest przez niektóre akcje. W walce czujność umożliwia wykonywanie uników, co zmniejsza otrzymywane obrażenia. Czujność powoli regeneruje się co turę. Można też się przywrócić odpowiednimi zdolnościami i ekwipunkiem. No, sama czujność jest całkiem też tu istotna, z tego co kojarzy ten pasek niżej. Wsparcie obserwatora. No właśnie, to jest też jedna z możliwości, która dochodzi nieco później. No i na początku jest trudno, bo trzeba spokojnie wchodzić do pomieszczeń, przejść tylko przez drzwi, nie dalej, bo inaczej możemy być wykryci. To jest też dość istotne, żeby nie mieć w głowie czegoś takiego, że ruch trzeba wykorzystać maksymalnie, że skoro mogę tu wejść gdzieś aż tak daleko, no to pójdę tak daleko jak się da. Nie. Czasem lepiej nawet przejść dwa heksy tylko i stanąć pod drzwiami, niż koniecznie wykorzystać ten jeden ruch i na przykład znaleźć się w środku i tam zacząć strzelać. Tym bardziej, że stojąc pod drzwiami,
pojawia się kolejna bardzo sympatyczna mechanika, szczególnie dla tych, co lubią wprowadzać do zabawy nieco więcej akcji. Wybierz zdolność włom. Otóż to, chodź. Włom raz, tylko teraz tak, muszę cię kolego zaznaczyć. Teraz włom 2. Nie wiem dlaczego nie oznaczyło nam celu. Prawy klawisz, wciśnij. Chciałbym go oznaczyć, ale... Chyba, że w samouczku tego nie można zrobić, zaraz zobaczymy. Bardzo możliwe, że samouczek nam na to nie pozwala. No cóż zrobić? Potwierdź. Normalnie w trakcie rozgrywki możemy nakazać, który z agentów kogo postrzeli, jak to będzie mniej więcej wyglądało, ale samo wejście jest naprawdę, myślę, że atrakcyjne. Zauważ, że korzystanie z niewyciszonej broni zawsze wywołuje alarm i wszczyna walkę. Już począć. Niestety, i tutaj może też kolejny minus, jaki zauważyłem podczas pierwszych rund, ale wydaje mi się, że tak to wygląda. Wróg zawsze wie, gdzie się znajdujemy i podąża w naszym kierunku. To nie jest do końca tak, że tu były strzały, jakbyśmy się szybko udali, gdzieś schowali tu za ścianą, to on nas nie znajdzie. Nie, on będzie nas szukał za tą ścianą i... No może tak to musi wyglądać, żeby ta ucieczka nie była zbyt prosta. Ale jednak w grze szpiegowskiej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czasem wystarczyłoby schować się do szafy. I już nikt by nas nie zauważył. No i strefy ewakuacyjne. Warto mieć na uwadze, że uruchamiając ewakuację mamy tylko kilka tur na to, żeby stąd uciec. Więc to, kiedy klikniemy, no musi też być przemyślane. Za późno? Wróg nas zapewne dojdzie i postrzeli. Zbyt wcześnie, no to stracimy punkty konspiracji, dekonspiracji naszej bazy, ale o tym nieco później. Ustaw strażnika, aby zabezpieczyć pomieszczenie. Okej. Stój i pilnuj. Ktokolwiek by wszedł, no to dostanie strzał, tak? No i tutaj też istotne, o właśnie, pomarańczowe pole, jakie będzie zaznaczone. Będzie obserwował nasz kolega. Tak jakby ktoś tu miał wejść w swojej turze, no to nie będzie miał lekko. Aktywność wroga. Nie wiem, z której teraz się pojawi strony. O, tak chyba by było nieźle. To w drogę nowy. Po co otwierać okno, jak można przez nie przeskoczyć? Za jeden punkt strzału i punkt akcji, chyba tak. Można też strzelać ogniem ciągłym. Taki atak tworzy ogień zaporowy, który praktycznie likwiduje czujność przeciwnika. No to bach. No i to jest ta istotna rzecz. Już na początku ją dostajemy. Phantom Doctrine nie ma losowej szansy na trafienie, ale ataki zadają różną liczbę obrażeń. Obrażenia przedstawione są wzorem maksymalne obrażenia, minimalne obrażenia. Cele automatycznie unikają ataków, które nie zostały wykonane z bliskiej odległości. Uniki mają koszt czujności. Ataki po uniku zadają minimalne obrażenia, a bez uniku maksymalne. Obrażenia są również redukowane przez pancerz i osłonę celu. W infiltracji i na początku walki wrogowie mają zero czujności, z wyjątkiem agentów, którzy mają pełną czujność. No dobra, czy nam tu gdzieś tutaj mamy uciekać? No to kic przez okno i już nas nie ma. Nie jest wysoko. Ale niestety zużyje 2 punkty. Niektóre bronie są na tyle celne, że można nimi wykonywać strzał w głowę. Kosztem czujności. Ach, ta czujność. No, jak widać, dość istotna, no ale... Na każdym kroku się przydaje, szczególnie w trakcie walki.
No i podjechał wóz. Dekonspiracja, ewakuacji. Mamy 3 tury na to, żeby uciec. No i właśnie. Jeżeli to by się nie udało, no to byśmy mieli negatywne punkty, które wpływają na stan naszej bazy. Gdy ta zostanie odkryta, jest chyba 800 punktów na start, ale je można zwiększyć zresztą. Przejdźmy do następnej misji, to będzie bardziej jasne. No to przypuszczam, że nasza gra się kończy, więc to jest też dość istotna mechanika, że musimy liczyć się tu z przegraną, czy z niepowodzeniem w niektórych akcjach, czy też poświęceniem jednego agenta, żeby uratować dwóch, czy nawet dwóch, żeby uratować jednego z ważnymi danymi. No i jednocześnie przeliczać to na punkty dekonspiracji. Jak to w życiu, nie zawsze wszystko uda się zrobić na 100%. Ale nam się udało zakończyć samouczek. No, wyczynem to wielkim nie jest, ale przechodzimy do następnej misji, dekret. No i zaczynamy prawdziwą zabawę. Почему ты его просто не арестуешь? Хочу увидеть, кто еще появится. Наверное, ГРУ уже на месте. Про волка речь. Что случилось? Милиционеры только что вбежали в здание. Не могу больше говорить. Не думаю, что эти менты здесь официально. Я тоже. Подготовьтесь к стрельбе. Постараемся не оставлять беспорядка. Слишком много бумаг. Mega podoba mi się ta kampania z ramienia KGB, bo ma taki fajny klimat. Tutaj jest kolega Grizzly z gwiazdką oznaczony. To jest postać, która musi się ewakuować w momencie, gdy wykonamy wszystkie zadania. Termin i Indygo no może zginąć, ale mam nadzieję, że nie musi. Tutaj widać, że mamy na karku kamerę, więc warto uważać. Może tak. Termin... Terminy gonią. Przejdźmy tu, o właśnie, to jest ta wspomniana trasa, tak jak mówiłem, no. Teoretycznie chcielibyśmy się przedostać tu, biegając na zewnątrz, no ale jak nie, no to kolega przejdzie tędy, tak dość zabawnie. Może jednak nie pojawiajmy się, o. A może nawet wejdźmy do środka. Chciałbym wejść do tego pomieszczenia. Tutaj, o, widać, że jest możliwość sterowania kamerami, ale w tym miejscu nikt tego nie pilnuje. Więc wchodzimy, termin. Kamery. Nie chcę, żeby GRU znała o naszym присутствии. Pult управления должен być рядом. Просто выключи камеры. Who is that? Siema, Cyklon. Nasza koleżanka, Indygo, może za to pójść sobie pospacerować po tych obiektach, ponieważ często w szafach czy różnych innych tego typu miejscach możemy znaleźć dodatkowy arsenał, który przyda nam się na przykład w kolejnych misjach. Więc koleżanka będzie chodziła tu, po tym obiekcie, a my zostawimy główną misję tu naszemu miśkowi, Grizzly i Terminowi. Gdzie by się tu schować tylko, żeby... O właśnie, to jest to, co mówiłem, tak? Trzeba uważać, żeby nie przejść przed kamerami, bo różnie to by mogło się zakończyć. No dobra, ustawmy się może w holu po prostu tutaj. Zaczynamy oczywiście od kogoś, kto może mieć wpływ na dalszą naszą misję. No i tu też, tak jak mówiłem, chciałoby się wejść dalej, no ale chyba zatrzymamy się przy drzwiach. Czasem warto by było mieć jakąś asekurację w naszych ruchach, bo nie wiadomo, czy nie spotkamy kogoś tu w środku. Jeden problem z głowy, ale tutaj widzę, są jakieś sejfy. No dobra. Myślę, że tak to rozwiążemy. Grizzly, ty nasz to główny chłopaku, chodź. Tu są 2 punkty, ale... No i to jest ten problem, że nie zawsze widać strażników tam, mając odpowiednie moce, zdolności, tak? Nie w tym przypadku, ale tak jak widzieliśmy to w samouczku, można zrobić podgląd na pewne miejsca, które wydawałyby się dla nas interesujące.
No ale, gdzie by się to ustawić najlepiej? Jak wejdziemy do środka, nie wiadomo, czy tam ktoś nie będzie siedział. Jak staniemy tu, no to jeżeli ktoś chodzi po piętrze, może nas zauważyć. Ale też nie wiemy, co się dzieje w tym miejscu. No nic, zaryzykujmy. Wygląda na to, że nikt nas nie widział. Wróćmy jeszcze do koleżanki. Kto nam skazał pro izmiennika? Patriot? Wierny, jak обычно. По тайному протоколу. Но про него ничего не знаем. Или про нее. Нет ничего конкретного. Надо надеяться, что это не ловушка. Nie podoba mi się takie zgromadzenie ludności cywilnej w tej okolicy. Oho! I właśnie, to jesteśmy jako intruz traktowani, więc warto by było ten problem jakoś rozwiązać. Tu możemy też podejrzeć ruch, jaki czeka w kolejnej turze tego naszego, powiedzmy, przeciwnika, chociaż teoretycznie jest neutralny, ale my jesteśmy na nieneutralnym terenie, więc mógłby wszcząć alarm. Dobra, nie ma co gadać, przytulmy go. I prawdopodobnie dość często będziemy korzystali z takiej możliwości obezwładnienia. Tu też pojawia się pewna mechanika, która no, wśród wielu recenzentów... No jest dość dyskusyjna, tak? Bo to są też jakieś dokumenty. Niektórzy pisali, że z czasem gra może stać się nudna. Wynika to z tego faktu, że niektórzy agenci mają zdolność ukrywania się, tak, czy przebrania. No i wtedy możemy dość swobodnie chodzić po pomieszczeniach. No i naszym głównym zadaniem to jest odwiedzić wszelkie punkty takie specjalne, gdzie możemy podnieść jakieś dodatkowe bonusowe przedmioty. No właśnie, Francuz DAO, kompaktowe coś. Bez większych zmartwień, no i... Czy to dobre? Dobre jest kombinowanie, tak? Czasem wejść... No kolega znalazł skrót przez okno. Czasem wejść głośno, zrobić zamieszanie, czasem właśnie skradać się, a innym razem jeszcze inaczej spróbować rozwiązać problemy. Widzę, że wszędzie poruszać się nie możemy. Dość istotne, trzeba uważać, bo... te nasze to... możliwości obserwacyjne są dość ograniczone. Na przykład dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jak tu byłoby mieć jakąś osobę obserwującą tę przestrzeń, osobę obserwującą tę przestrzeń. Wtedy wiemy, gdzie się kręci ludność cywilna, czy ktoś nas może zauważyć i ewentualnie wrzucić alarm. No zobaczymy, wyjdziemy stąd. Nie wiem, chyba nas nikt nie widzi, mam nadzieję. Nie intrus. No i właśnie, to jest dość istotne. A co z tą koleżanką, co pilnowała? Dalej pilnuje, bo ja bym chciał jednak zwiedzić te miejsca jakoś, ale... No ale. Dobra. I został nam Grizzly. Grizzly jest dość... problematyczne, jakby można było to rozwiązać. Bo możemy wejść do środka, ale pytanie, czy nikt nas nie zauważy. Wejdźmy tutaj. Wygląda na to, że nikogo nie ma, ale wydawało mi się, że widziałem wcześniej... A nie, to chyba na dole były jakieś papiery niestety. Postaram się wykonać tę misję może niekoniecznie na 100%, ale jak najbardziej dokładnie. W następnym ruchu przejdziemy do pomieszczenia obok. Czasem wróg może się poruszać też między pomieszczeniami, no i wtedy... Już tak miło nie jest. Wejdźmy tu. Tego gra mnie nauczyła, żeby za daleko nie biegać, bo czasem można niestety się wpakować na minę. Wejdźmy. Tutaj już widzę kolejną szafkę, gdzie zrobimy moje rozeznanie, co i jak. Kolego, tu coś jest? Tu nic nie ma. My nim sobie wyjdziemy na zewnątrz. Jeden, dwa. Wejdźmy tu. Właśnie też chciałbym ich zgrupować na górze, także nawet jak jeden kogoś wykryje, chyba nie warto się teraz tu pakować. Nawet jak jedna postać kogoś wykryje, no to druga będzie mogła dojść ze strzałem i coś wtedy zaradzimy. Indygo, koleżanko. No, chyba tu.
Nie wiem, jak to z tym wykryciem nas jako intruza, no ale czasem są śmieszne sytuacje, że na przykład dwóch strażników stoi obok siebie, no i jednego uderzymy z tyłu, no a drugi nic nie widzi, mimo że prawie tamtemu do nóg upadł, no ale... Pewne mechaniki trzeba zrozumieć i przymknąć na nie oko. No dobrze, Misiek, to co, otwieramy szafę. Model 870. I tutaj też jest coś, żeby podnieść, ale my zatrzymamy się pod drzwiami. Nie chcę wchodzić do środka, bo się okaże, że ktoś tam siedzi i niestety już nie wykonamy ruchu. Teraz tak. Termin znowu gonić, tak? I goni na górę, aby go nikt nie widział. Mhm. Przed chwilę mieliśmy na widoku strażnika, ale na szczęście on się nie patrzy w naszą stronę. No i teraz co się wydarzy w tym miejscu? Czy w ogóle jest sens po coś wchodzić? Niektóre obiekty widziałem, że są oznaczone, jak tak sobie pojeździmy myszką. Chyba niekoniecznie to. Tak działa. Weszliśmy sobie tutaj, ale okazuje się, że tak naprawdę w tej przestrzeni nic nie ma. Za to tutaj mamy cywila, który być może nas zauważy. Są okna, są okna. A nie, a tak, jesteśmy na strzeżonym terenie. Na pewno jakbyśmy przechodzili przez te drzwi, to będzie nas widział. To jest gdzieś ten obszar chyba. Tak, jak zbliży się tu, no nie ma co ryzykować. Musimy po prostu chyba powalić tego cywila. Gorzej, że nie ma przejścia na zewnątrz. Chciałem się ustawić gdzieś tu. No i mam problem, bo chciałbym wejść do góry, a jednocześnie zupełnie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Być może tu będziemy niezauważeni. Jak ona... Kurczę, ona akurat pod okno będzie szła, tak? Nie. Być może uda nam się tu pozostać w ukryciu. No jak będzie alarm, to najwyżej. Może nawet lepiej. To są okna, tu nie ma okien. Tutaj, żeby za daleko nie biegać. No i to jest też problem może gier turowych, czy też tego tytułu. Tu każdy ruch trzeba dwa razy, trzy razy wręcz przemyśleć, żeby nie popełnić błędu. I nie wyobrażam sobie za bardzo serii z tej gry, z tego powodu, bo... No to trwa, to swoje trwa, a jednocześnie mam świadomość, że takie tu podejście często się nie ogląda, bo szczególnie... Tak, jak ktoś jest tak trudną osobą jak ja, gdzie muszę wszystko podnieść, wszystko zobaczyć, wszystko dotknąć, no i właśnie patrzę, czy tutaj czegoś nie przegapiłem, ale z tej szafy podnosiliśmy. Trzeba uważać również na okna, jakby byli jacyś strażnicy na zewnątrz. Chodź tu, Termin. Gdybyś mógł wejść, chyba standardowo, ale lepiej przemieszczać się tu w środku. Trzeba się niebawem połączyć z Miśkiem. Dobra. Nasza koleżanka Indygo, czy jest w stanie powalić tę osobę? Pytanie, czy kogoś więcej tu nie ma? Może lepiej by było wykorzystać fakt, że ta i tak jest odwrócona? A my byśmy sobie weszli? Już myślałem, że to ktoś inny. Na górę. Chyba tak zrobimy. Ruch 1. Ruch 2. O, cześć panowie. Albo zapomniałem, że to taka radziecka technologia. Rzeczywiście jakieś przejście nad ulicą było. Nikt nas nie widział. No to ładnie. To tak niespodziewanie się chyba wszyscy spotkamy. Nawet nie wiem, czy to nie była lepsza droga z pominięciem tych schodów. Nie trzeba było wyłączać kamer. Wchodzimy. Tu się ustawmy. Dobra, to jest wszystko. No to jestem pozytywnie zaskoczony, bo myślę, że to dwa osobne budynki. W ogóle sam klimat, muzyka, no tak wspomniałem gdzieś tam. Te czasy. 83 rok, jeżeli dobrze pamiętam, mamy w tej grze. Ach, no niewiele zabrakło. Byśmy to zrobili w jednym ruchu, no ale... Tajne dokumenty, 1 na 3. Mamy podgląd na inne tajne dokumenty.
Tu coś widzieliśmy wcześniej, gdzieś, o tak. Czyli tajne dokumenty widzimy wcześniej. Aha. No i rodzina w komplecie. Cieszy. Zastanawiam się... Przejdźmy tu. O, Indygo, ty masz jeszcze ruch? A ty masz jeszcze ruch. Ale chyba nie będziemy specjalnie kombinować, co najwyżej ustawmy się tu pod drzwiami. Tu są drzwi, tu są też drzwi. O! Moment, czyżby jednak coś się zmieniło w aktualizacji? Myślałem, że już nią wykonałem ruch w tej turze i po prostu możemy stawiać te pół kroku, to o czym mówiłem wcześniej, ale nie, to wynikało z czego innego. Po prostu ona jeszcze się nie ruszała. Czy kogoś tu mamy? Nie widzę nikogo, więc spokojnie możemy wejść do środka. Kolega z koleżanką mógłby się na skróty jakoś przemieszczać, ale chyba będziemy ich trzymali razem. Zawsze taki stres trochę odczuwam, jak biegamy po korytarzu, bo nie wiadomo, z czym się spotkamy. Dziś wystarczy jeden strażnik odwrócony w naszą stronę, nawet piętro wyżej, którego nie mieliśmy na uwadze, no i niestety misja leży. A to jest zakaz wjazdu. No dobra, to kto pierwszy wchodzi? To już kolega dwa ruchy zużyje niestety. Wejdźmy tutaj. Kolejne duże, ale puste pomieszczenie. Nie ukrywam, że trochę mnie martwi taka sytuacja. Bo gdzie są nasi przeciwnicy w takim wypadku? Ale co sobie zwiedziliśmy już parter cały. Górę, znaczy pierwsze piętro też mamy całkiem nieźle obadane. Zostaje tylko góra i ucieczka. A później przeniesienie się do bazy, gdzie również dzieje się sporo magii. Najgorzej jakby ktoś otworzył drzwi i... O! Dzień dobry! Już są dwa ruchy, czyli chyba tylko kolega jest w stanie otworzyć te drzwi. Oho, mamy kogoś. Na nasze szczęście odwrócony plecami. W następnym podejściu już będzie zwrócony przodem. Ale kolega chyba się jeszcze do nikogo nie przytulał, a tutaj mamy dość dużą różnicę punktów zdrowia, więc powinniśmy spokojnie ogłuszyć go. Radziecki milicjant. W końcu kogoś spotkaliśmy. No dobra. Kurczę, koleżance niewiele zabraknie, żeby to akurat pobrać dane. No ale cóż, w następnej turze najwyżej. Jakoś to pogodzimy. Grizzly. Trochę mnie martwi, że się ustawiamy... Czy jak stąd będziemy wychodzić? Na wprost schodów. Czy nie szłoby tego rozwiązać jakoś lepiej? Ale chyba nie. I to jest właśnie też ta druga kwestia w grze. Nie każdemu może się podobać takie skradanie, kombinowanie. Nie jeden chętnie by wyciągnął broń, wybiłby wszystkich milicjantów, no i później chodził spokojnie, zbierał dokumenty. Cześć, po misji. No i myślę, że jeżeli ta gra miałaby być skierowana do mas, to tak właśnie powinna by wyglądać. Ale ona do mas skierowana nie jest. Wymaga nieco pomyślenia, kombinowania, działania. Przez co myślę, że też się jej trochę oberwało. No. Są osoby mega zadowolone z tej produkcji, ale są też i takie, które no nie do końca popierają pewne pomysły, jakie się w niej pojawiły. Kurczę, chętnie bym się ustawił jednak mimo wszystko gdzieś tu niżej, a na górę wszedł dopiero w następnej turze. Tak w ogóle mam wrażenie, w dzisiejszych czasach to z tymi grami mamy taką sytuację... O, a gdzie ona się może ustawić? Dobra, to niech ona będzie tu. Mamy taką sytuację, że gry muszą nas oszukiwać. Być takim starszym bratem, który daje nam fory w taki nieoczywisty sposób, tak? Nie lubimy... Nie wiem, czy chciałbym się aż tak mocno wychylić. Zróbmy to tak. Nie lubimy czuć, że gra jest prosta. A jednocześnie nie lubimy też przegrywać.
Dobra, trochę się boję o to, co jest tam na górze. Dobra, ale nie wykryli nas. Tyle dobrze. No musimy wejść. O, tutaj mamy z jednym punktem, ale kompletnie nie widzimy strażnika. Może błądzę, się nie przyjrzałem tej sytuacji. No cóż, będziemy tulić. Ło, jakie szczęście, znów. O, albo i nie, a nie, po prostu on nas jeszcze nie widzi, nie jesteśmy w jego zasięgu, ale jeżeli podeszlibyśmy od tej strony, to niestety, on by wszczął alarm, a tym samym przyszłyby posiłki, ale widzimy, jaki jest zakres jego tutaj wzroku, więc myślę, że możemy wejść. My znaleźli Yukana, on mertw. Пытается замести за собой следы. Досье может быть все время на месте. Ищем по следам крови. Części osób to się może wydawać nielogiczne, tak? Bo jednak, no, ten strażnik praktycznie nas widział. A jednak nie wykrył. Kurczę, chciałem wejść tutaj też do tego pokoju, ale zabraknie nam dosłownie jednego punktu, żeby tego dokonać. Znowu jak wejdziemy do góry, to widzieliśmy, że strażnik będzie tędy przechodził, więc na pewno nas zauważy. Może na wszelki wypadek zrobimy zasadzkę na strażnika. Ale jeżeli on tam ma iść, ja bym się ustawił tutaj, kawałek dalej. I chyba po prostu oddamy tę turę. Wiemy, że na pewno miał się przemieszczać w tę stronę, więc jak przejdziemy przez te drzwi, to powinniśmy... No tylko właśnie, to jest problem przejścia przez te drzwi. Powinniśmy widzieć, jak wygląda sytuacja. Można by było na upartego zostawić strażnika w spokoju. On i tak chodzi tylko tu. A resztę misji wykonać samemu. Mamy podążać za śladem krwi. Czy ją prowadzi tu? No pytanie tylko. Przejdziemy tędy. Jeszcze patrzę, czy nie ma jakiejś szafki. Bo ile dokumenty mamy oznaczone zawsze, tak tych szafek no nie zawsze widać, gdzie coś możemy dodatkowego wyciągnąć. Ustawimy się pod drzwiami. Myślę, że to będzie chyba najlepsze wyjście z sytuacji, że po prostu nasz termin samotnie, chociaż... Może trzeba było pod tymi drzwiami wyjść, pokonać strażnika. No najgorzej, że go nie widzimy. Czujcie, to gaz. Podeżgut zdanie, spieszycie. No, okazuje się, że misje mogą być też na czas, tak? Czyli nie zostało nam go za wiele. Skoro i tak się spieszymy, niestety jak tu wykonamy podwójny ruch, to nic więcej nie zrobimy, nie ukryjemy się dalej. Dobra, tak zrobimy. Nasza koleżanka Indygo pójdzie do góry. Może czasem zostać wykryta, niestety. O-o. No nie została, ale... Na szczęście tu nam zostanie jeszcze... Będziemy mieli jeszcze możliwość wykonania akcji. Plan był taki, myślę, że strażnik jest gdzieś tutaj i po prostu jak będziemy koleżanką widzieli, jak wygląda sytuacja na górze, no to... No zresztą nieistotne. Najważniejsze, że możemy go ogłuszyć. I tym samym chyba mamy kwestię tego piętra rozwiązaną. Trochę zmartwił mnie ten gaz, więc gaz do dechy i nie ma nas. Gorzej tylko jak... Oho. W pomieszczeniach słychać kroki, a co gorsza, tutaj mamy jeszcze okna. Trzeba uważać, żeby nas nie nakryli. Dobra, Grizzly. Widzimy tutaj. Tak myślę, że sobie obejdziemy ten teren dookoła. Niestety nie mamy żadnego wglądu na to, za ile tury... O ile w ogóle coś nam grozi, za ile tur by mogło dojść do ewentualnego wybuchu. Zdecydowanie słychać go gdzieś tutaj. Być może jest jakaś szafka.
fajnymi przedmiotami, no ale cóż zrobić. Teraz tak. Ty. Aha, ktoś mu stanął w przejściu. Wejdźmy do środka. Nikogo nie ma. Wszystkie tajne dokumenty wyciągnięte. No dobrze. Terminek. Ustaw się. Pod drzwiami tutaj, tu widzę, jest też spokojnie. Dla nas najistotniejsze są te tajne dokumenty. O tym powiem dlaczego za moment. Oczywiście te różne dodatki z misji też są fajne. Jeżeli je przeniesiemy. Ale czuję presję czasu. Już nie tylko chodzi o długość odcinka, ale też kwestia gazu. Dobra. Grizzly sobie ruszę później, bo on i tak tu nie zdąży dojść. Koleżanka wchodzi tak, żeby nie zablokować ewentualnie. Dobra, okazuje się, że jest spokojnie. Nie ma tu żadnych okien, nie. Właśnie, nie ma żadnych bonusów, suwenirów też nie ma. Tu też nic nie widzę, wchodzimy. Termin. No ciekawą ścieżkę obrał. A, no tak, krzesło stało mu na drodze. Cóż zrobić? Przesunę... O, no i właśnie. Tu czasem brakuje tej możliwości wybrania innej drogi, bo... No, chociaż pewnie nie byłoby. Brakuje tego jednego heksa. Dobrze, idziemy w takim razie tędy. Byle nie na zewnątrz, bo... Mogłoby się różnie skończyć. Cały czas kogoś słychać. Być może nawet w tym pomieszczeniu jest. O. Don't sneak up on me like that. Dobrą sprawę, to lepiej jakby ona przeszła, bo tu nawet będzie większy zasięg u tego. To się nazywa fuks. To się nazywa fuks. Jedno dalej, no trzeba było się tu ustawić, to było mądrzejsze, tak? Jedno dalej i byśmy byli w zasięgu wzroku tego tu łobuza. No dobra, termin, ty nie chcesz go załatwić? Termin ma chyba więcej punktów, chociaż się widzę, wyrównały im te punkty. Potwierdź. Tu widzę szafkę do przeszukania. Grizzly? Dobra, nie będziemy się spieszyć. Nie wiem, trochę... No nie chcę ryzykować na koniec. Ale stańmy tu pod drzwiami. Czy ona nie miałaby w zasięgu tego? Nie. Chodź, Indigo. To ty się ustaw tutaj. I Grizzly też. Teraz zobaczymy, jak wygląda aktywność wroga. Nie wygląda. Czyli praktycznie wszystkich przeciwników wyeliminowaliśmy. Jeszcze na wszelki wypadek wejdę jednak tak na spokojnie. Ale wiele wskazuje na to, że jest już bezpiecznie. 5 na 5 zebrane, czyli też wszystko zebraliśmy, co mogliśmy. To co, Grizzly? Jako szef wszystkich szefów, najkrótszą ścieżką przejść, tak? No, koleżanka blokuje. Może ona niech się już ustawi tu do wyjścia. A my bierzemy dokumenty. I w drogę, tak? Wszystko? Tu myślę, że jeszcze jest jakieś pomieszczenie, ale widocznie nic istotnego tam się nie kryje. У нас есть документы, которые Юкон отправил американцам. В ГРУ напортачили. Убирайтесь оттуда. Могут стянуть подкрепление. No i właśnie, mogą ściągnąć posiłki. Ewakuacja. Czy już teraz? Może od następnej tury to klikniemy. No i widać, że jakiś wróg się jednak pojawił w okolicy. My niestety z tego piętra, nawet jakbyśmy chcieli, to skoczyć nie możemy. Musimy w takim razie się przemieścić przynajmniej jedno niżej. Tam były okna chyba na ulicę. Jedyne, co mi się nie podoba, to ta informacja o posiłkach, że na pewno gdzieś coś się tu kręci.
Można było na przykład tylko jednego agenta wysłać tutaj na górę, żeby zabrał się za misję, a reszta spokojnie czekać na dole. Zrobić pułapkę, przygotować pułapkę na nadchodzące posiłki, no ale trzeba by było wiedzieć, że te posiłki będą. Ewakuacja, za 3 tury dopiero. Jak najbardziej, czas do przyjazdu. O! Zejdziemy piętro niżej, jakby udało nam się schować w tych pomieszczeniach, to wtedy spokojnie z tego okna nie powinno być problemu, żeby zeskoczyć. Wierzę, że wróg jakby się kręcił tu w okolicach tych punktów. Bardzo chętnie bym, o właśnie, schował się w pomieszczeniach. Tylko tak. Jak ty, Indygo, dokąd możesz iść? Ona przy drzwiach się zatrzyma. Dobra, czyli w takim razie Grizzly. No i właśnie, tutaj też jak istotne jest to, kto wykona pierwszy ruch. Poszlibyśmy koleżankom Indygo, no i niestety już Grizzly by się nie schował, a tak... I ona, i on są bezpieczni w środku. O ciebie się trochę martwię, bo... No i jesteś z tyłu. Jakby nie patrzeć. Czas do przyjazdu 2 tury tylko. O! Wydawało się, że aż 3. Tyle czasu, a to niestety szybko leci. Już 1 tura do przyjazdu. Co prawda tam powinni czekać na nas trochę dłużej, no ale... Leć, tu chyba nikogo nie ma, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem, to... Mam nadzieję, że plan z oknem, możemy podejrzeć, wypali. Chyba tak. Mamy znaczek tak, jakby można było tu chodzić, więc... Jest okej. No i kolega pójdzie za śladami drużyny. I tyle, co nas widzieli. Niestety to jeszcze nie koniec, ale chyba, przynajmniej tak to wygląda, w momencie, gdy nie został podniesiony alarm, to ten samochód sobie stoi jak u siebie, tak? Takie mam wrażenie. Mogę się mylić, ale nigdzie nie mamy informacji o tym, ile tur nam zostało do jego wykrycia. I bardzo dobrze. Oczywiście, jak ktoś nie lubi tych animacji takich standardowych, to wszystko można przyspieszyć, zarówno ruchy naszych przeciwników, jak i naszych tutaj bohaterów, więc to nie musi się tak ciągnąć w dalszej rozgrywce, no ale na początku warto pokazać, jak to wygląda. Szukają nas, widać, cały czas. Jest też to, co wspomniałem wcześniej. Dobra, zeskoczymy. Z tym wykrywaniem naszych bohaterów poprzez wroga. To ma miejsce oczywiście w momencie, gdy dojdziemy do fazy walki. O, ale dobra. Nie intrus już jesteśmy. W tym momencie, tak jak widać, gdzieś tu ktoś chodzi. Nie wiem, być może w ogóle to cała kwestia jest tu z cywilami. Nie wiem, kto się przemieszcza, ale no nas jeszcze nie widzą. Infiltracja, no to jest w miarę bezpiecznie. Czy możemy w jednym ruchu? A jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiłeś. Co prawda, no nie wiem, czy to ma sens. A, bad feeling? No to można było zostawić. Cześć! Znaczy, nie wiem, czy to jest najlepszy ruch, bo jakby się okazało, że tu gdzieś po ulicy chodzi inny cywil, no to mógłby zauważyć, że leży ktoś ogłuszony. No i wtedy by było niefajnie. Kurczę, tak pod oknem stawać, trochę niebezpiecznie. A znowu chciałbym jak najdłuższy ruch później wykonać. Może jednak mimo wszystko stawmy się tutaj. Z drugiej strony teraz tak myślę, że i tak jakby ktoś miał go zobaczyć pod oknem, to szybciej zauważy leżącą kobietę na ulicy. A, czyli ona była jako wróg traktowana. No to spoko. Nie ma problemu. Termin, jesteś w stanie? Jest w stanie dojść. Cyk. O, a, koleżanka ma jeszcze 2 ruchy. Cyk. No i pyk. No i kto tu jest szpiegiem?
Możemy uciekać. Ewakuacja. Ewakuuję wszystkich agentów i sprzymierzone postacie z danej strefy ewakuacji. Potwierdź. Misja ukończona. Wynik misji sukces. Okazuje się, że chyba lepiej tego nie szło zrobić. Zagrożenia za straty cywilne. O, otóż to. Zdobyty sprzęt 5 na 5, zdobyte tej dokumenty 3 na 3 i ewakuowani. W momencie, gdyby ktoś nie został ewakuowany, to jak wczoraj miałem taką sytuację, to chyba za każdą postać jest 30 punktów, nazwijmy to karę. Kontynuuj. No i znowu robi się fajnie kryminalnie, jeżeli chodzi o fabułę. Otrzymaliśmy rozkazy aresztować agenta Yukona za sprzedaż tajnych materiałów amerykańskiemu wywiadowi. Niestety grupa wynajętych milicjantów zabiła cel przed nami. Musimy dowiedzieć się, kto ich wynajął i co cennego wiedział Yukon, że warto było ryzykować jego zabójstwo. Podsumowanie misji. Rzeczy, które znaleźliśmy w jej trakcie. Strój bojowy, to co wspomniałem wcześniej. Bardzo fajny, ale trzeba mieć na uwadze, że skupia swą uwagę, no i... Nawet w trybie infiltracji może wysunąć jakieś podejrzenia ze strony wroga. Fajne strzelby, jakiś to lekki karabin maszynowy, popychacz i francuz. Fajna jest też broń z tłumikiem, w późniejszym czasie dochodzi, ponieważ też pozwala nam z pewnej odległości pokonać przeciwników z daleka. Zebrano tajne dokumenty, nowe akta, nowy kandydat na agenta i nowy kandydat na agenta, czyli dwóch kandydatów, których możemy nająć, suma i fortunę, a także akta. No dobrze, zdobyte doświadczenie, plus 50, o, plus 65, widzę, kolega się postarał, nowe perki, nowe treningi będziemy mogli im przypisać, ambulatorium, jeżeli ktoś byłby ranny, możemy tam odesłać, ale przejdźmy dalej. Milicjanerów w ogóle nie powinno tam być. To patriot ich napuścił? Może on chciał, żeby my tu popali przed nimi? Ja сомневаюсь, но местные органы расследования должны вам сказать, кто нанял их дружков. Должны? Наверняка скажут, и лучше добровольно. No i tu zaczyna się nasza zabawa. Zarówno mamy tę kwestię taktyczną, gdzie chodzimy, biegamy po misjach, ale tutaj też jest wiele rzeczy do zrobienia. Poziom zagrożenia, a 500 punktów jest. Ktoś by został na misji 30 punktów więcej, no ale jest ten limit dość spory, co też sugeruje, że porzucanie czasem agenta jest pewną mechaniką. Nie wiem, czy tu są jeszcze w przyszłości miejsca, które zostaną odblokowane. Na ten moment mamy koszary, gdzie można kogoś wynająć, dozbroić, czy też dorzucić perki. Pokaż, co tu masz. I szkolenia przeprowadzić. Przeszłość, zdolności. Co ty masz, kolego, za perki? A, by trzeba było wybrać. Poprawia czas przeładowania. Szybciej zdrowieje. Zawodowy miotacz. Rzuca granatami. Okej, nie kończy tury. No właśnie, są granaty, które też warto wykorzystać. Nurek głębinowy. Chroni przed szkodliwymi efektami gazów. Z wyjątkiem utraty widoczności. Dobra, ale to z tym nie będziemy kombinować. Co i jak, jakie perki dorzucimy. Tutaj są szkolenia. Oczywiście można też się domyślić, co to dodaje. Tych możliwości personalizacji jest naprawdę mnóstwo. Modyfikacja ciała, przywołanie operacji, lojalność. No dobra, odporny na próby kontroli umysłu. Jakie tutaj mamy technologie? Ambulatorium, wolne stanowisko. No to właśnie, żeby wyleczyć naszego szpiega. On sobie tutaj leży, czas mija, no i dochodzi do siebie. Warsztat. Tutaj, jak rozumiem, sam warsztat możemy rozbudować, żeby mieć dodatkowe stanowisko w analizach, do których za moment przejdziemy. Sprzęt zwiadowczy. Zwiad taktyczny. O, to jest ta fajna opcja, którą widzieliśmy podczas samouczka. Rozbudowa ambulatorium, jakby więcej ludzi miałoby leżeć w nim. Czy tak samo koszar? Więcej agentów. Bimber! No cześć! Tak? Miłe imię. I analizy. To, co spodobało mi się najbardziej, jakbym mógł, to bym siedział więcej w analizach niż tak naprawdę w tej grze taktycznej. To jest coś tak pięknego. Możesz przydzielić agentów do pracy nad tajnymi aktami w biurze analiz. W miarę upływu czasu agenci będą czynić postępy i poinformują cię, kiedy rozwiążą teczkę lub gdy zabraknie im materiału do pracy. Kogo byśmy mogli przypisać? No to Bimber. Zbierz więcej materiałów. Przejdźmy do tablicy dochodzeniowej. Czy chcesz poznać samouczek? Tak, jak najbardziej. No i tu robi się ciekawie. Ponieważ mamy skrawki materiałów dochodzeniowych, które możemy ze sobą łączyć. Widzimy tutaj jest gdzieś Den. No to z Denem. Co?
częściowo popycha nas tutaj w tym dochodzeniu gdzieś dalej. Teraz połącz pozostałe informacje, jak chociażby Chamberlaina z Chamberlainem. Zostało jedno połączenie, Lary. No i brak dodatkowych materiałów. Dodatkowe materiały wywiadowcze możesz uzyskać m.in. od informatorów z przesłuchań oraz podczas misji taktycznych, czyli to co widzieliśmy, te zdjęcia, które wykonaliśmy, ten sam oczko dostaniesz je po prostu. Więc mamy jeszcze cztery materiały, które możemy przeanalizować. No i tu z kontekstu zdanie trzeba wyciągnąć ważne informacje. Jak kryptonimy agentów, miejsc i organizacji. Znajdź pozostałe dwa kryptonimy. No na początek nasuwa się modelka, ale nawet jeżeli twoje informacje, że tatusiek, tatusiek też brzmi jak kryptonim, tatusiek, no, było wiadomo od razu. No i teraz mamy kolejne rzeczy, które możemy ze sobą połączyć. Modelkę i wykonaj ostatnie połączenie. O, a tatusiek gdzieś jest? A, tu jest. Agiu. Samouczek ukończony. No i tym samym zdobywamy kolejne dane dla działu analizy. I to te dokumenty, które udało nam się wykraść w trakcie naszej misji. Wszystko sprowadza się do mocy. I tak, nigdy mówię o tym w dosłownym sensie. Projekt sieć będzie wymagał jej więcej niż jestem w stanie bezpiecznie zakamuflować w strzeżonym obiekcie należącym do. A więc myślę sobie, dlaczego miałbym się z tym kryć? Niech pachołki dumy narodu głowią się nad tym, jakie są moje prawdziwe plany, gdy prawda będzie widoczna jak na dłoni. Dość już mam zabawy w podchody. Duma narodu. No tak właśnie. Myślałem, że pachołki, ale okazuje się, że tu skryła się organizacja. Czyli mamy pierwsze dane gdzieś do następnych teczek. Niestety, aż 12 materiałów potrzeba z misji wyciągnąć, a tych misji jest tu naprawdę dużo. Zarządzanie siecią szpiegowską to decydowanie, kto i kiedy dokąd poleci. Wrodzy agenci podejmują działalność o mniej lub bardziej poważnych konsekwencjach. Twoim zadaniem jest znalezienie ich, ocena niebezpieczeństwa i decyzja, czy ich powstrzymać, czy wykorzystać te zasoby w inny sposób. Każde zadanie wymaga czasu. Kiedy jesteś w bazie, czas stoi w miejscu, ale możesz wznowić jego upływ na mapie świata, czyli tutaj. Kiedy czas płynie, zadania twoje i wroga postępują równolegle. No, czyli nasz przeciwnik też w tym czasie działa. Wtedy też dokonują się te wszystkie ulepszenia w warsztacie, czy tak samo leczymy naszych rannych w ambulatorium. No i możemy tak, skoczyć, to jest nasza baza, możemy skoczyć na misję specjalną, możemy też, jak rozumiem, do nowych miejsc odkryć coś więcej, wybrać agenta, który by miał tam podróżować. W godzinkę już na miejscu, no i proszę. Tak samo misja specjalna. W większości wypadków wroga działalność ważna dla fabuły gry nie jest ograniczona czasowo. Dzięki temu możesz się nią zająć w dogodnym momencie i odkrywać fabułę gry we własnym tempie. Nie mamy żadnych agentów, możemy wysłać agentów na miejsce i w tym samym byśmy mieli kolejną misję taktyczną do rozegrania. Na spotkaniu milicjanci byli prawdopodobnie najemnikami, dowiemy się kto ich wynajął. Brak agentów wroga w tym miejscu, jeszcze, w każdym razie, bo może się okazać, że jak przybędziemy za późno, no to będą tam wrodzy agenci. Jak widać tych możliwości jest naprawdę sporo i przypuszczam, że w trakcie rozgrywki poznalibyśmy ich jeszcze więcej, bo sam tak jak mówiłem, spędziłem tu niecałe 3 godziny i nie dane mi było wszystko zobaczyć. Znajomy wsiąkł na zdecydowanie dłużej i poleca ten tytuł. Trochę szkoda, że to jest taki gatunek gier, który się nie ogląda na YouTubie, bo chętnie bym z wami tutaj trochę podziałał, poszpiegował, ale z drugiej strony, no wiem, jakby ta seria dalej wyglądała, a też nie o to chodzi, żeby zablokować nas tu na dobre 40 godzin, bo tyle trwa fabuła, w momencie, gdy na karku zaraz będziemy mieli naprawdę wielkie premiery pełne akcji. W każdym razie mam nadzieję, że udało mi się zaprezentować ten tytuł dość dokładnie w tym, no, wyjątkowo długim odcinku. Czy warto zagrać? Myślę, że tak, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie każdemu ta gra podejdzie, więc warto przeczytać najpierw recenzję, poczytać komentarze na Steamie, co pasuje, co nie pasuje, bo być może te wady, które się tam przewijają, akurat będą zgodne z czymś podejściem, zamiast czerpać przyjemności tu z misji szpiegowskich, no to będzie tylko irytacja. No dobrze, ale żeby już specjalnie nie przeciągać, robimy sobie tutaj, no nie tyle przerwę, co zakończenie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!